zanim zaczniemy cykl naszych porad, powiedzmy, skąd się wziąłeś, kim jesteś? Piotr Śliwiński. Tak, nazywam się Piotr Śliwiński, witam wszystkich serdecznie. Urodziłem się w Dynowie na Podkarpaciu. Szkołę podstawową skończyłem w Dubiecku, a liceum w Lesku, gdzie mieszkałem 4 lata. Czyli jesteś nasz człowiek obecnie w Krakowie. Tak, po studiach osiadłem w Krakowie i stąd rozpoczynam i kończę moje wyjazdy i podróże. O podróżach będziemy właśnie mówić, nieprzypadkowo z tobą, bo masz tych podróży za sobą. No właśnie, policzyłeś? Staram się liczyć. 12 wypraw dookoła świata już jest za mną. 12 lat. Raz w roku jedną taką wyprawę odbywam. Ale nie tylko podróże dookoła świata, ale też chodzenie po górach. W 4. podróży dookoła świata w 2009 roku zdobyłem Mont Blanc i od tej pory z przyjacielem Jackiem Jaśniewskim realizuję projekt zdobywania korony ziemi i raz w roku zdobywam jeden lodowiec z korony ziemi. Z przyjacielem też podróżujesz, czy samotnie? Jestem w podróży dookoła świata, Jacek do mnie dojeżdża i wtedy zdobywamy jakąś górę. W zeszłym roku zdobywaliśmy wspólnie Mont Everest, była to już 8. góra z naszego projektu korony ziemi. Czyli poza tymi momentami, kiedy wchodzicie na góry, jeździsz sam? Czasami sam, czasami z kimś. Często ktoś do mnie dołączy, albo ja dołączę do kogoś. Ale na całą podróż, czy tylko na chwilę? Na pewne odcinki bywało też, i że dookoła świata ktoś też ze mną podróżował, ale najczęściej są to jakieś wybrane odcinki, że ja się dopasuję do kogoś, albo ktoś do mnie i wtedy podróżujemy wspólnie. Lub jak jestem w podróży sam, to spotykając lokalnych ludzi, często też mi towarzyszą i też nie czuję się, żebym był sam w podróży. A jak się zaczęło podróżowanie? W 2006 roku skończyłem studia, Politechnikę Krakowską. Sprzedałem wszystko, co posiadałem i miesiąc po obronie wyruszyłem przed siebie w świat, nie mając planu. Nie był to plan, że jadę dookoła świata. Pojechałem do Ameryki, objechałem 50 stanów amerykańskich. Później Amerykanie zwrócili mi uwagę, że nie odwiedziłem wszystkich stanów, bo jeszcze są Hawaje. No to parę dni później tylko zakupiłem bilet na Hawaje i będąc na Hawajach zorientowałem się, że już jestem w połowie podróży dookoła świata, bo Hawaje są dokładnie 12 godzin różnicy strefy czasowej i z Hawajów już bliżej miałem do Australii niż do Polski. Więc tak powstała pierwsza podróż dookoła świata, która trwała na dobrą sprawę aż 12 miesięcy. Wspomniałeś, że nie miałeś planu, a pierwszy odcinek chciałem poświęcić planowaniu podróży. Podróż trzeba zaplanować, czy nie trzeba planować? Można planować, można nie planować. W pierwszej mojej wyprawie, w pierwszej podróży wiedziałem, że jadę przed siebie, jadę w świat, zobaczyć taki, jaki on jest. I niekoniecznie chodziło mi o to, żeby to było dookoła świata. Na wybrzeżu wschodnim Ameryki usłyszałem taki zwrot play by ear koło Nowego Jorku. Natomiast po stronie zachodniej, w Kalifornii, usłyszałem go with the flow, co odzwierciedla dokładnie mój tok postępowania i rozumowania w późniejszych podróżach, czyli podróżowanie spontaniczne, bez planu, po prostu z prądem, z wiatrem. No ale jakiś drobny przynajmniej plan musisz mieć, jakieś miejsca, które chcesz odwiedzić. Też niekoniecznie. Są takie miejsca, gdzie czasami chciałbym odwiedzić, ale do nich mi się nie uda dotrzeć, to wcale nie narzekam. Skręcam gdzie indziej, jadę przez inne państwa. Tak było w pierwszej podróży dookoła świata, gdzie chciałem dotrzeć do Tybetu. Marzyłem, żeby zobaczyć Tybet. Przez Nepal, jak dojechałem do granicy, to się dowiedziałem, że bez odpowiednich zezwoleń nie mogę się tam dostać, więc żołnierze chińscy mnie zawrócili, ale się łatwo nie poddałem i dotarłem tam na przykład w drugiej podróży dookoła świata. Więc czyli jakiś jednak plan był. Jakiś miałem pomysł, żeby tam zajechać, ale niekoniecznie za wszelką cenę. Tak samo było w 4. podróży dookoła świata. Miałem pomysł, że przyjadę Afrykę sobie w poprzek, ale dojechałem do Tunezji autostopem i się okazało, że przez Libię i Algierię dalej nie przejadę, więc wycofałem się do Brukseli, przez Brukselę do Dominikany i objechałem Amerykę Południową dookoła zamiast Afryki. Też było pięknie, też było ciekawie. Innym razem w 7. podróży dookoła świata też było tak, że jak już przejechałem tą Afrykę, tak jak chciałem w poprzek,
to zamiast do Indii, gdzie już wizę miałem i uzyskałem ją, to zamiast do Indii zmieniłem kierunek 180 stopni i udałem się do Argentyny. No ale na pewno spotykasz ludzi, którzy mają idealnie zaplanowane podróże, wiedzą, gdzie będą nocować, wiedzą, w którym państwie wylądują, którego dnia. Oczywiście. To ci się nie podoba? Można tak podróżować, wielu ludziom tak się podoba. Wiele osób, które spotkałem na swojej drodze, miały wytyczony dokładny plan, wykupione bilety lotnicze, nawet zarezerwowane hotele. I jak zaczęły ze mną podróżować spontanicznie, to nieraz bywało tak, że nie wsiadali do samolotów albo odpuszczali swoje plany, stwierdzając, że jest taka ciekawa przygoda i można cieszyć się chwilą i reagować na dane zaistniałe sytuacje na bieżąco, a nie trzymać się stricte planu, że zmieniały te plany, więc nie chcę mówić, co jest lepsze, bo to nie dla każdego jest taka też spontaniczna podróż. Każdy, kto podróżuje, ma wytyczony swój sposób i ulubiony sposób postępowania. Niektórzy lubią planować więcej, niektórzy mniej. Nie będę tutaj mówił, który sposób jest lepszy, że mój jest lepszy. Po prostu uważam, że każdy wie, jak mu się najlepiej podróżuje. Ale radzę, jeżeli ktoś wszystko ma A do Z, wszystko zaplanowane, to żeby sobie taki jeden dzień na próbę, bez planu wyszedł gdzieś do jakiejś wioski, do jakiegoś miasteczka przed siebie, zapytał się lokalnych ludzi, co można zobaczyć, co jest za zakrętem, gdzie jest jakiś park ciekawy, narodowy, albo co można ciekawego zobaczyć i żeby sobie sprawdzić i porównać i samemu ocenić, czy taki właśnie dzień spędzony bez planu może być ciekawszy, czy porównywalny, chociaż z takim dniem zaplanowanym od rana do wieczora, każda godzina, gdzie się chce być, co się chce odwiedzić.